Konflikt na Ukrainie wydaje się, że będzie miał duży wpływ na nasz rynek nieruchomości. Wynika to przede wszystkim z niepewności, którą w tej chwili mamy. Jak długo ta niepewność będzie funkcjonować na rynku, tak długo będą klienci wstrzymywać swoje niektóre decyzje zakupowe. Z drugiej strony oczywiście możemy liczyć, że część nowych nabywców, którzy ciągle uciekają przed inflacją, będzie bardzo aktywnych na rynku. Efekty drożejących kredytów jako skutek podwyżki stóp procentowych i wzrostu cen materiałów budowlanych będą ochładzać rynek nieruchomości. Będą miały wpływ po stronie wzrostu kosztów i tak długo jak popyt na nieruchomości czy na nieruchomości mieszkaniowe na rynku będzie ciągle na przyzwoitym poziomie, przy ograniczonej podaży będziemy mieli do czynienia ze wzrostem cen i co może w jakiś sposób przekształcać się na zmniejszenie wolumenu sprzedaży. Już dzisiaj obserwujemy odrobinę schłodzenia tego rynku. Przy nowym poziomie cenowym, który w rynku Warszawie wynosi w granicach 13 tysięcy złotych, no będzie miało to wpływ na zdolność kredytową klientów, na możliwości zakupowe przez klientów, jak również segment inwestycyjny będzie miał przypuszczalnie lekkie schłodzenie w związku z faktem, że te zwroty osiągane na wynajmie mieszkań będą troszeczkę mniejsze w tej chwili. Nie jest to sytuacja taka, jak obserwowaliśmy 2 lata temu przy COVID-zie, gdzie była rzeczywiście bardzo duża panika i odzwrót od nieruchomości. Natomiast widzimy trochę spowolnienia wynikającego z tego. Myślę, że jeżeli ten konflikt się będzie powoli zmierzał do jakiegoś takiej stabilizacji, to w ciągu najbliższych 2-3 kwartałów możemy obserwować po prostu powrót do tych aktywów jako inwestycyjnych, ale również mieszkaniowych celów naszych klientów. Obserwujemy w ciągu ostatnich kilku lat wzrost aktywności klientów ze wschodu. Dotyczy to zarówno klientów z Ukrainy, jak i z Białorusi. I oni aktywnie uczestniczą na rynku nieruchomości, są kupującymi, są również wynajmującymi, a aktywnie pracując w Polsce lub przywożąc pieniądze do Polski, również dostają zdolność kredytową, którą polskie banki pozytywnie oceniają. W związku z czym wydaje się, że ukraińscy nabywcy czy białoruscy nabywcy, którzy do tej pory w Polsce kupowali te nieruchomości, będą kontynuować tą formę alokowania swoich środków finansowych.